Czy będziesz oglądać jej najnowsze show, 12 kroków do miłości? Rozmawiałam z Adą parę dni temu, życzyłam jej szczęścia. Wiem, że Doda szuka prawdziwej miłości, wiem, że naprawdę zasługuje na nią i życzę jej tego z całego serca, bo ja mam naprawdę super małżeństwo i wiem, że kurczę, jeszcze jej to nie było dane do końca, więc trzymam za nią kciuki. Wierzę, że znajdzie tam naprawdę kogoś, kto nie tylko przyszedł dla show, ale przyszedł też dla prawdziwych uczuć. A czy będę miała czas, to jeszcze nie wiem, bo ja zaczynam film, więc prawdopodobnie nie będę miała czasu, ale potem sobie obejrzę na spokojnie. Właśnie, ale wy na planie filmowym też no, wpadałyście w interakcję, bo Doda była właśnie taką, można powiedzieć, producentką kreatywną, prawda, filmu. Nie zastanawiam się, czy nie wiem, czy pamiętasz, że ona na przykład źle wspominała, bo wtedy były problemy z jej relacją, prawda, z tym byłym partnerem. Doda zachowywała się super profesjonalnie. Ja muszę powiedzieć, że Doda zupełnie nie zawracała mi głowy swoimi prywatnymi sprawami, bo wiedziała, że ja mam tyle na głowie. I ja się dopiero później dowiedziałam, jak skończyłyśmy film dopiero. Dopiero później powiedziała mi, jakie miała wtedy problemy. Natomiast na planie zachowywała się super profesjonalnie. Naprawdę zajmowałyśmy się wyłącznie sprawami filmu, bo chciałyśmy, żeby ten film wypadł jak najlepiej. I udało się. Dziękuję wszystkim, którzy kupili bilety na ten film. Dziękuję naprawdę milionom, bo to był ponad milion widzów w Polsce. A w tej chwili ten film jest na całym świecie. W tej chwili film jest w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych, w kinach między innymi.